Hej, hej, kochani, witam Was w kolejnym tutorialu. Rozpoczynamy grudzień od wykonania sobie konika na szydełku. Moi drodzy, ja przewinęłam sobie tutaj, widzicie, na mojej przewijarce dwa kolory, ponieważ nie mam dostarczającej ilości jednego koloru, więc postanowiłam, że wykonam sobie tego konika w dwóch kolorach. Kolory są oczywiście pomieszane, widzicie, jest trochę kremowego, trochę beżowego, trochę więcej beżowego, trochę kremowego. Także dwa kolory połączone i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Także zaczynamy. Do wykonania konika potrzebujemy włóczki na, ja mam Yard Art Jeans oraz szydełko 2,5 mm. Oczywiście będą nam potrzebne nożyczki, znacznik, marker i na koniec oczywiście kulka silikonowa do wypchania naszej zabawki. Także przechodzimy, moi drodzy, do dziergania, robienia naszego konika. Na początku wykonujemy magiczne kółeczko i robimy pierwszy półsłupek. Zaczynamy oczywiście od głowy naszego konika. Musimy wykonać 6 półsłupków. Mamy już jeden, czyli mamy drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Zaciągamy naszą pętelkę i już mamy kolejne drugie okrążenie. Czyli wbijamy się pod dwie nitki i przeciągamy, wykonując pierwszy półsłupek z kolejnego rzędu. Ja od razu zaznaczam sobie tutaj markerem. Tu mamy 6 półsłupków, więc zwiększamy do 12, czyli w każdym oczku po 2 półsłupki. Czyli tu robię 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jedenaście i 12. Mamy 12 półsłupków. Znowu wbijamy się pod dwie nitki. Wykonujemy półsłupek. Przekładamy marker. I będziemy wykonywać 18 półsłupków. Pierwszy pojedynczy. W drugim oczku wykonujemy 2 półsłupki. Trzeci pojedynczy, w czwartym wykonujemy 2 półsłupki w jednym oczku. Piąty pojedynczy, w szóstym wykonujemy 2 półsłupki w jednym w ósmym pojedynczy, w dziewiątym wykonujemy 2 półsłupki w jednym oczku, dziesiąte jest pojedyncze oczko, dziewiąty tu pojedyncze. 2 półsłupki w jednym oczku i kolejne oczko jest pojedyncze i w ostatnim 2 półsłupki w jednym oczku. Mamy 18 półsłupków. Przechodzimy do kolejnego rzędu, w którym musimy mieć 24 półsłupki, czyli pierwszy pojedynczy, drugi pojedynczy, w trzecim wykonujemy 2 półsłupki w jednym oczku. I znowu pierwszy pojedynczy, drugi pojedynczy, w trzecim oczku 2 półsłupki. Pierwszy pojedynczy, drugi pojedynczy, w trzecim 2 półsłupki w jednym oczku. I tak powtarzamy
do końca okrążenia. Też mi się troszeczkę rozdwaja ta włóczka. Czyli dwa pojedyncze i w trzecim dwa półsłupki. W jednym oczku. I znowu raz, dwa pojedyncze i w trzecim dwa oczka. W jednym i znowu dwa pojedyncze półsłupki. I w trzecim wykonujemy w ostatnim oczku dwa półsłupki w jednym. Tak to mniej więcej wygląda. Przechodzimy dalej do kolejnego okrążenia, gdzie musimy mieć 30 półsłupków. Czyli pierwszy pojedynczy, drugi pojedynczy, trzeci pojedynczy, a w czwartym wykonujemy dwa półsłupki w jednym oczku. Pierwszy, drugi, trzeci i w czwartym dwa półsłupki w jednym oczku. I znowu. Raz, dwa, trzy i w czwartym dwa półsłupki w jednym oczku. I znowu raz, dwa, trzy pojedyncze i w czwartym dwa półsłupki. I tak powtarzamy sekwencję do końca okrążenia. Czyli trzy pojedyncze, raz, dwa, trzy pojedyncze i w czwartym dwa półsłupki w jednym oczku. Przekładamy marker. I szydełkujemy kolejne okrążenie, czyli musimy mieć 36 półsłupków, czyli pierwszy pojedynczy, drugi, trzeci, czwarty i w piątym oczku wykonujemy dwa półsłupki w jednym. Raz, dwa, trzy, cztery i w piątym dwa półsłupki. Raz, dwa, trzy, cztery pojedyncze i w piątym dwa półsłupki. I tak szydełkujemy do końca okrążenia, czyli jeden, dwa, trzy, cztery i w piątym dwa półsłupki w jednym oczku. Raz, dwa, trzy, cztery i w piątym dwa półsłupki. I znowu raz, dwa, trzy, cztery pojedyncze i piątym dwa półsłupki w jednym oczku. Przechodzimy do kolejnego okrążenia i tu będziemy rozszerzać do 42 oczek. To jest ostatnie rozszerzenie. Także zaczynamy. Pierwszy pojedynczy, drugi, trzeci, czwarty, piąty pojedynczy, a w szóstym wykonujemy dwa półsłupki w jednym oczku. I znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć pojedynczych i w szóstym dwa półsłupki. Raz, dwa, trzy,
4, 5 i w szóstym 2 półsłupki w jednym oczku. Raz, 2, 3, 4, 5 i w szóstym 2 półsłupki w jednym oczku i znowu. Raz, 2, 3, 4, 5 i w szóstym 2 półsłupki. I znowu. Raz, 2, 3, 4, 5 i w szóstym 2 półsłupki. I kochani, teraz będziemy tylko powtarzać te 42 półsłupki przez kolejne 8 okrążeń. Także do Was wracam, jak już będę miała te 8 okrążeń. I kochani, przechodzimy do kolejnego etapu, czyli znowu poszerzamy. Pyszczek już mamy wykonany, także przechodzimy do znowu rozszerzania. Teraz będzie rozszerzanie do 48 półsłupków, ale w taki specyficzny sposób, czyli pierwszy pojedynczy, drugi pojedynczy, w trzecim 2 oczka w jednym. Pierwsze powtórzenie. Potem znowu 2 pojedyncze półsłupki i w trzecim 2 oczka w jednym. Drugie powtórzenie i znowu 2 pojedyncze i w trzecim 2 półsłupki w jednym oczku. To mamy już 3 powtórzenia. Znowu 2 pojedyncze i w trzecim 2 półsłupki w jednym oczku. 4 powtórzenia. Raz, 2 pojedyncze i w trzecim 2 półsłupki w jednym oczku. 5. Piąta sekwencja i znowu 2 pojedyncze i 2 półsłupki w jednym oczku. Liczymy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dodanych oczek, moi drodzy, na przodzie. I do końca okrążenia wykonujemy po jednym półsłupku w każdym oczku. Po jednym półsłupku do markera. I zobaczcie, już będzie mi się zmieniał kolor, bo mam związaną niteczkę. I jedziemy jaśniejszym kolorem, czyli kremowym. Konik będzie taki ciapowaty. Z racji tego, że pomieszałam kolory. Dochodzimy do ostatniego, prawie do ostatniego, do końca okrążenia. Przekładamy nasz marker. I znowu będziemy rozszerzać. I rozszerzamy podobnie. Pierwszy, drugi pojedynczy, w trzecim 2 oczka w jednym. Pierwsza sekwencja. Znowu 2 oczka pojedyncze, w trzecim 2 półsłupki w jednym oczku. Druga sekwencja. Znowu 2 oczka, 2 półsłupki pojedyncze i w trzecim wykonujemy 2 półsłupki w jednym oczku. Trzecia sekwencja. I znowu 2 pojedyncze w trzecim oczku. 2 półsłupki. Czwarta sekwencja. I znowu 2 pojedyncze
I w trzecim oczku dwa półsłupki. Przeliczam sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I ostatnia sekwencja, szósta. Dwa pojedyncze półsłupki. W trzecim dwa półsłupki w jednym oczku. Tu mamy gdzieś się troszeczkę falować. Proszę się tym nie przejmować. To tak nie będzie wyglądać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zgadza się? Do końca tego okrążenia pojedyncze półsłupki. W każdym oczku po jednym półsłupku. Ok, kochani, wykonaliśmy już 54 półsłupki. Teraz będziemy znowu zwiększać, ale standardowo. Pierwszy pojedynczy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, a w dziewiątym wykonujemy dwa półsłupki. I znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i w dziewiątym dwa półsłupki w jednym oczku. I znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i w dziewiątym dwa półsłupki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i w dziewiątym dwa półsłupki w jednym oczku. Do końca powtarzamy sekwencję. Mamy 60 półsłupków. Teraz przejdziemy znowu do rozszerzania do 66. Czyli pierwszy pojedynczy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Ósmy, dziewiąty i w dziesiątym wykonujemy dwa półsłupki w jednym oczku. Powtórzę jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć pojedynczych i w dziesiątym dwa półsłupki w jednym oczku. Proszę przerobić sobie do końca okrążenia. I kochani, nasza głowa wygląda mniej więcej w ten sposób. Proszę się nie stresować, że tu się coś zwija, marszczy. Tak ma być. To potem się oczywiście wszystko wyrobi. I teraz te 66 półsłupków powtarzamy przez 11 okrążeń. I ja zwracam do Was, jak tylko wykonam te 11 okrążeń. I kochani, wykonaliśmy sobie te 11 okrążeń i to wygląda mniej więcej w ten sposób. Ja już troszeczkę wypełniłam sobie tutaj moją głowę. Wpięłam już jedno oko, teraz będę wpinała drugie. Mam dość spore oczka, no i muszę tak je wpiąć, żeby było dobrze, żeby było równo. Tu sobie zaznaczyłam, czyli teraz szydełkiem sobie muszę troszeczkę te oczka rozszerzyć, bo jest ciężko i przekładam oczko. O. W ten sposób. No i patrzę, czy mi odpowiada. Jest ok. Czyli teraz znowu wyciągam. Ja mam brokatowe oczka. Wzięłam sobie teraz różowe. No troszeczkę teraz mi się bardzo zrobiła dziura. Dociskam. I mam te zatyczki. Ja wolę takie te bardziej plastikowe, brązowe, bo są bardziej plastyczne.
Te oczka powodują, że tu już jest ciężko później pracować. Zobaczcie, bo robótka się odznacza. Tamte drugie są lepsze, no bo możemy wtedy jeszcze tutaj sobie profilować naszą głowę. Zatyczka w tą stronę, w ten sposób. I wciskamy. Tak. I oczka gotowe. Ja już tego wypełnienia nie będę również wyciągać, tylko będę dalej sobie szydełkować. Później będę dokładać resztę. Oczka wyglądają, no są super. Ja lubię te oczka brokatowe, bo one tak fajnie nadają amigurumi takiego sztosu, że tak powiem. Także przechodzimy dalej do naszego szydełkowania. Mamy 66 półsłupków, które powtarzaliśmy przez 11 okrążeń. Następnie teraz już nie będziemy nic powtarzać, teraz będziemy zwężać. Czyli będziemy zwężać do 60 półsłupków. Jak to zrobić? Czyli pierwszy pojedynczy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, pojedynczy, a dziesiąty i jedenasty przerabiamy razem. Jeszcze raz pokażę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9 pojedynczych i 10 i 11 przerabiamy razem. Proszę powtórzyć tak do końca okrążenia i spotykamy się w kolejnym. Ok, już mamy teraz po zwężeniu 60 półsłupków, mieliśmy 66, więc zwężyliśmy do 60. Teraz będziemy zwężać do 54 z 60, czyli pierwszy pojedynczy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, osiem pojedynczych półsłupków i dziewiąty i dziesiąty przerabiamy razem. I znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem pojedynczych i dziewiąty i dziesiąty przerabiamy razem. Przeróbcie sobie do końca okrążenia i widzimy się w kolejnym. Teraz będziemy zwężać do 48 półsłupków w okrążeniu i czyli pierwszy pojedynczy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy pojedynczy i ósmy i dziewiąty przerabiamy razem. Powtarzam. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy pojedynczy i ósmy i dziewiąty przerabiamy razem. Sekwencję powtarzamy do końca okrążenia. W międzyczasie już mi się znowu zmienił kolor. Jeżeli chodzi o oczka, to jeszcze przypomnę, że to są 16 mm. I przechodzimy dalej do zwężania. Teraz będziemy zwężać do 42 w okrążeniu, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty pojedynczy. I siódmy i ósmy przerabiamy razem. I znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć po sześć pojedynczych i siódmy i ósmy przerabiamy razem. Proszę przerobić tą sekwencję do końca okrążenia. I kolejne zwężanie.
Kolejne okrążenie. Będziemy zwężać do 36 półsłupków w okrążeniu, czyli pierwszy, drugi pojedynczy, trzeci, czwarty, piąty i szósty i siódmy. Przerabiamy razem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć pojedynczych i szósty i siódmy. Przerabiamy razem. Sekwencję powtarzamy do końca okrążenia. Teraz będziemy natomiast zwężać do 30 półsłupków, czyli pierwszy pojedynczy, drugi, trzeci, czwarty, a piąty i szósty przerabiamy razem. Powtarzam. Pierwszy pojedynczy, drugi pojedynczy, trzeci, czwarty, a piąty i szósty przerabiam razem. Proszę powtórzyć tą sekwencję. Zwęziliśmy i teraz przechodzimy do kolejnego zwężenia, czyli pierwszy pojedynczy, drugi, trzeci pojedynczy i czwarty i piąty przerabiamy razem. W ten sposób zwężamy do 24 oczek w okrążeniu. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy i czwarty i piąty razem. I oczywiście, kochani, teraz należy troszeczkę wypchać głowę naszego konika. Ja używam oczywiście i bardzo polecam do zabawek tylko i wyłącznie kulkę silikonową. Nie używamy żadnych innych wypełnień, dlatego że kulka jest najlepsza. Ona jest elastyczna po pierwsze, wraca po praniu do swojego wyglądu, do wyglądu danego elementu. No i przede wszystkim zabawki z kulki silikonowej są miękkie. Ja sobie tutaj wypycham. Wiadomo, dobrze jest jak najmniej, najwięcej zmniejszyć oczek, ponieważ przy potem wypełnieniu no jest troszeczkę gorzej pracować szydełkiem, bo nam się zahacza te włókna, kuleczki. Wypełniamy. Tak, żeby wszystkie zakamarki elementu miały ładnie wyprofilowane. Tutaj przód jeszcze. Gdzie kupić taką kulkę silikonową? Możecie kupić na przykład na Allegro. Ja od wielu lat kupuję u jednego producenta i nigdy jeszcze się nie rozczarowałam. I moi drodzy, tak wygląda nasza głowa, naszego konika. Tu potem jeszcze spróbuję wyprofilować, żeby te oczka były troszeczkę bardziej wklęsłe, tak, w ten sposób, ale to Wam pokażę. Oczywiście, jak będziemy zszywać naszego konika. I przystępujemy oczywiście do dalszej tutaj zmniejszania. Czyli zmniejszamy, tak jak było wcześniej, do 24. Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty i piąty przerabiamy razem. Ja sobie to teraz dokończę poza kadrem i przejdziemy do kolejnego okrążenia. Teraz będziemy zmniejszać, moi drodzy, do 18 półsłupków okrążeń. Aha, to już widzę, że mi się troszkę odpięło.
Raz, dwa i trzeci i czwarty. Przerabiamy razem. Raz, no i dwa i trzeci i czwarty. Przerabiamy razem. I tak do końca okrążenia. Coraz trudniej będzie zwężać, moi drodzy, bo jest coraz mniejszy otwór. Czyli mamy, teraz będziemy tak, w ten sposób. Czyli trzy oczka razem, później znowu na. Tak. Jedno oczko i dwa razy. Jedno oczko i dwa razy. Jedno oczko i dwa oczka razy. Jedno oczko i dwa oczka razem. Jedno oczko i dwa oczka razem. W ten sposób. Teraz ściągamy oczywiście marker, on już nam nie będzie potrzebny. Musimy sobie wypełnić, ile nam tu wejdzie kuleczki. Można się posiłkować na przykład szydełkiem czy jakimś patyczkiem. Ja często używam do wypełnienia takich mniejszych elementów patyczka od pędzla na przykład, bo ten taki półokrągły, nie ten płaski, tylko półokrągły. I wypełniamy sobie. Jak już uznamy, że mamy na tyle wypełnienia, że to nam wystarczy, to oczywiście będziemy starać się teraz tą dziurkę jeszcze raz okrążenie przerobić. Tym razem przerabiamy po dwa półsłupki razem. Staramy się przerabiać dość ciasno, żeby po prostu nie było prześwitów, tak? Resztę oczywiście otworu zszyjemy igłą. Ok, wydaje mi się, że wystarczy. Teraz oczywiście odcinamy niteczkę. I będziemy zszywać. I moi drodzy, wbijamy się po prostu pod półsłupki z ostatniego rzędu. Tak, jedziemy sobie. Możemy się wbijać co drugi, żeby zabezpieczyć ten otwór, żeby tutaj nie było prześwitów. Zobaczcie. Elegancko. I teraz tylko chowamy sobie niteczkę do środka i nasza głowa jest gotowa. Teraz, moi kochani, wyszyjemy sobie tu nosek, tak? I zrobimy sobie takie brwi. No ja używam taką molinę, wbijam się gdzieś z boku. Tu mam zaznaczone już właśnie miejsca, gdzie mają być te noski. Szpileczkami sobie zaznaczam. No i normalnie otulam. Otulam tu po prostu półsłupek.
czyli w różne strony się wbijam. Staram się, żeby to mi się też nie poplątało. Czyli wystaje ta nitka, to ja sobie ją obetnę. I obszywam. Najpierw jedną stronę. W ten sposób. Oczywiście nie zaciskając za bardzo. To jest oczywiście taka troszeczkę mozolna praca, prawda? Ale warto. Także obszywamy sobie tutaj nosek. Ja skończę poza kamerą i przejdziemy do brwi. Noski mamy wyhaftowane. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. I teraz przechodzę oczywiście do brwi. Tak, wbijam się gdzieś tutaj z boku. Albo gdzieś wyżej. I spadła igła. Nitka z igły. Ok, no i teraz sobie patrzymy, jak chcemy, żeby one szły, te brwi. Możemy je zrobić bardziej takie okrągłe, albo takie po prostu proste. Przekuwam się na drugą stronę, patrzę, czy mniej więcej są równe. Jest ok. I mniej więcej to w ten sposób wygląda. Mogę jeszcze sobie zmienić, bo tu widzę, że mam. Tu chcę mieć ładniejszą z tej strony. To wyciągam po prostu nitkę. Cofam się. Do tego nawet samego miejsca. I odcinam. Dotnę sobie to. I tu sobie robię taką małą kreseczkę. I teraz mi pasuje. Oczywiście zaraz schowam. Nie będzie widać. Także jest. Super. Nasza głowa jest skończona, moi drodzy. Mam nadzieję, że tutorial na konika Wam się spodoba. Już niebawem kolejne odcinki. Będzie w sumie chyba 4 odcinki na naszego konika. Zapraszam Was na kolejne. Pozdrawiam. Buziaki. Pa, pa.